Walkę wieczoru to tak stwierdziliśmy, że ominiemy, bo to nic ciekawego nie było i w ogóle no, nie znamy. Możemy tylko ta budka, bo tu nie, o nich to nie ma co gadać. Ta budka czy się sprawdziła, czy nie, twoim zdaniem? No właśnie, według mnie Lasik zjebał i gdyby nie on, to by to może wyglądało. Nie, moim zdaniem to się sprawdziło. Znaczy ogólnie jako formuła, moim zdaniem tak, znaczy wiesz co, nic kompletnie nie widać jak patrzysz, słuchaj, ale tak. Na monitorze to z góry ten rzut wygląda ciekawie. O to mi chodzi sama formuła, bo o nich to mi się nie chce gadać nie, w ogóle. Ale widzisz, gdyby tam był inny zawodnik, on w ogóle nie chciał bić. On się podał, został po prostu stłamszony przez kamerzystę. Nic nie pokazał. No i te łokcie 6-12 szły, kurde. I to stary, ale wiesz, no i gdyby to był inny przeciwnik, tak. To wyglądało inaczej. Tutaj on po prostu zniszczył cały. Później już podszedł do niego na wywiadzie i tak go zjebał jak psa. No, minutę wytrzymałem, no. Nic nie pokazałeś, od razu się kładłeś, kurde. Nie, rozczarowałeś mnie. Wczoraj na ważeniu zajebiście zrobiłeś robotę, ale w tej budce nie pokazałeś nic. Trzeba się było, od razu się tam trzeba było położyć. Lasik zajebał na trening i naprawdę, kurde, odrabię lekcje, no, nie, no, bo naprawdę, promocja to wszystko, krzyczenie, bluzganie kogoś to jest jedno, ale trzeba jeszcze pokazać serce, kurwa, do walki, a tego tobie dzisiaj zabrakło niestety, nie? No i bardzo dobrze. Ten, a ty tu w ogóle, kurwa, mówisz, zjebałeś wszystko, co ty, kurwa, tam gdzieś siadałeś cały czas, nie, zamknij się tam, zjadałeś, nie, mega słabo, to powinien być zupełnie ktoś inny, ktoś tam powinien być dwóch typów z charakterem i tak. To by wyglądało dobrze, jakby tam dali dwóch jakichś nawet mniej znanych, ale takich z charakterem, żeby się chciało wykazać, jako formuła... to by to było. I widzisz, nie wiem jak, na czym polegało wzmocnienie tej budki, bo nie było tych... Nie. Pasów, nie było, o których nie rozmawialiśmy, ale nie było nic. Nie było. Widziałem, że ochroniarze trzymali ją, ale gdybym ja tam był z kimś moich rozmiarów, to by rozpierdolilibyśmy tą. Przecież się o nią oparłem z Ambro, jak tam chodziliśmy i normalnie ona się zaczęła rozchodzić. I rozjebaliśmy tą budkę w imen byśmy ją i potem napierdalał tym kawałkiem tej budki. A tam był kawałek szkła w ogóle rzeczywiście, widziałeś? Nie było ta? A było, było, ale to kurwa tak jest strasznie niebezpieczne, wiem, było. No. Że normalnie, jak to kurwa, brzękło. Bo, no, tym to by normalnie, nie wiem. Według mnie, tu akurat infarta, że to byli tacy mali... Nie, lamusy. Że to byli tacy ludzie, takie hucherka, o. Gdyby to było dwóch chłopów, to ta budka była rozkurwiona w iment. Ale powiem ci, że jako formuła, bo ja nie chcę mi się o nich gadać, ale jako formuła, moim zdaniem moje to jakieś, bo mówię, tylko tego się nie dało oglądać, bo ja tam byłem, nie dało się oglądać tego patrząc na budkę, bo to nie było widać nic, bo tam wiesz, tylko trzeba było patrzeć na ekran, tak. Ale ten rzut z góry był taki ciekawy, mówię, jak oni tam wiesz, tak prali tego, to się dało oglądać, dlatego jako formuła może to ma przyszłość, no, a zawodnikach nie będziemy i nie chcemy gadać.